Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Po raz kolejny już. Dzisiaj spotykamy się, mam nadzieję, że nie pierwszy raz, przy okazji promocji książki, która, no, na której bardzo mi zależało. I chciałem ją koniecznie wydać, bo uważam, że jest to jedna z najważniejszych książek, jakie zostały napisane po polsku. Obok oczywiście Tysiąca lat naszej wspólnoty Wojciecha Zaleskiego. Autorem też jest Wojciech Zaleski, proszę Państwa. Dawno, dawno temu, kiedy napisałem drugi tom baśni, spotkał się ze mną Sławomir Cęckiewicz. Porozmawialiśmy chwilę o różnych ważnych sprawach dotyczących historii i gospodarczych aspektów tejże i on powiedział, że jest taka książka wydana raz w Madrycie w 67 roku w liczbie 600 egzemplarzy, że on ma jeden egzemplarz i to są Dzieje górnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806. Pożyczył mi tę książkę, ja ją sobie odkserowałem i ta książka leżała u mnie bardzo długo, no bo tak to jest w prywatnym biznesie wydawniczym, że trzeba czekać, aż się zjawi budżet. Szukaliśmy też spadkobierców profesora Zaleskiego, tak jak w poprzednim przypadku, czyli Tysiącu lat naszej wspólnoty, to prace nad tymi książkami szły równolegle. Tysiąc lat ukazało się najpierw, Górnictwo później, bo jest obszerniejsze, większe. Nie znaleźliśmy tych spadkobierców. Adnotację stosowną umieściliśmy wzorem innych wydawców w środku. Jeżeli ktoś takowe prawa ma, niech się do nas zgłosi. Uważamy, że książka ta jest bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna, ponieważ bez zrozumienia historii Śląska w ogóle nie można niczego zrozumieć z historii Polski i historii Europy Środkowej. To jest oczywista sprawa. Proszę Państwa, tak obszerne, wyczerpujące kompendium no, nie powtórzyło się już w dziejach polskiej historiografii. Nikt później po Zaleskim czegoś takiego nie napisał i prawdopodobnie już nie napisze, chociaż obym się mylił. Proszę Państwa, Wojciech Zaleski pisał tę książkę po godzinach. To była jego pasja. Przypominam tylko, że był on chory na gruźlicę, borykał się z poważnymi bardzo problemami zdrowotnymi. Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806 pisał po godzinach pracy, jeżdżąc do archiwów w Polsce i w Niemczech, badając dokumenty, czytając opracowania historyków niemieckich dotyczących Śląska. To jest też bardzo wnikliwa krytyka tych opracowań. Też polecam Państwu ten wątek. Jest to książka do studiowania. Chciałem to wyraźnie podkreślić. Wydajemy książki do studiowania. Taką książką był Czerwiec Polski. Oczywiście Tysiąc lat naszej wspólnoty jest książką do czytania, natomiast Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku są książką do studiowania, ale są tu rzeczy fascynujące, proszę Państwa, fascynujące, które otwierają nam drogę do rozmaitych przemyśleń dotyczących organizacji zbiorowości ludzkich, tak, i finansowania tychże zbiorowości. Proszę Państwa, górnictwo śląskie i górnictwo też polskie, prawda? Śląsk był poza granicami Polski w opisywanym okresie. To jest temat, jak powiedziałem, fascynujący. O cóż chodzi? Chodzi o to, w jaki sposób układają się relacje pomiędzy władcą, bo to jest szalenie istotne, pomiędzy władcą terenu, księstwa, królestwa, lokalnymi możnowładcami, właścicielami terenów, inwestorami, a robotnikami. Proszę Państwa, my jako ludzie żyjący w epoce postindustrialnej mamy pewne takie wypaczone dość pojęcia, zideologizowane, dotyczące relacji pomiędzy władcą, inwestorami, robotnikami, tak zwanym ludem pracującym. Jest to zideologizowane poprzez Marksa, poprzez też niestety różne wątki ze społecznej nauki Kościoła, poprzez taką baśniowość tego tematu, tak? Poprzez poezję, można nawet powiedzieć, socjalistyczną. Tak? Władysław Broniewski, Wielkie piece Magnitogorska. My przez te wszystkie skazy nie rozumiemy wiele z tego, co jest istotne w relacjach pomiędzy władzą, nakładcą, inwestorem, a wykonawcą. To są relacje kluczowe do zrozumienia wszystkiego, do zrozumienia wojny na przykład, prawda? Proszę Państwa, bez przeczytania tej książki nie pojmiemy tych spraw.
Oczywiście, tak jak w przypadku drugiego tomu baśni, przygoda z tą książką zaczyna się tak naprawdę od ordunku górnego Jana Opolczyka i Georga der Fromme, czyli Jerzego Pobożnego, naszego ulubionego bohatera historycznego, który wraz z bratem Albrechtem o mały włos nie doprowadził do podziału Polski w XVI wieku, a za to doprowadził do podziału Węgier. To drugie mu się nie udało. Niezwykły, niezwykle dynamiczny człowiek, jak i cała rodzina, niezwykle dynamiczna. Niestety nie tak dynamiczna, żeby obronić się przez potęgą banków fugerowskich i przemożną siłą polityki cesarskiej, poza tym no, nikt nie jest odporny na truciznę, każdy się starzeje, lata lecą i tak dalej. Zależy w jaki moment dziejowy wstrzeli się geniusz. Czy cesarz będzie stary, czy może młody, kto będzie jego następcą. Proszę Państwa, to wszystko dotyczy spraw dla nas kluczowych, czyli księstwa opolskiego, czyli Górnego Śląska. Ordunki górne ustanawiane na Górnym Śląsku pisane były na wzór polskich ordunków olkuskich. Ten najważniejszy, czyli ten, o którym tutaj zacząłem mówić, zawiera istotne paragrafy, którymi wszyscy się ekscytują, bo wszyscy ten dokument przypominają. Paweł Jasienica o tym pisał, pisze o tym profesor Zaleski, że chodzi o te pierwociny ZUS-u, tak? Te pierwociny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli o kasę bracką i o szpital. Dwa chalerze miesięcznie odprowadzano z pensji każdego robotnika, który na powierzchniach górniczych pracował, do wspólnej brackiej kasy. Wszyscy wiemy, czym jest ZUS w warunkach naszych dzisiejszych, więc możemy sobie wyobrazić, czym była ta opłata dwóch chalerzy w czasie, kiedy te wszystkie problemy dotyczące relacji władza, nakładca, urzędnik, robotnik były jeszcze bardziej skondensowane i takie uwypuklone, prawda, gdzie sprawy załatwiało się, jeżeli nie udało się ich rozwiązać polubownie za pomocą urzędu, no to za pomocą innych metod, prawda, nożem, toporem, gdzieś tam w tajemnicy przed oczami ludzi skrycie. Proszę Państwa, najciekawszym moim zdaniem wątkiem w tej pierwszej części dziejów górnictwa jest próba narzucenia bractwom górniczym, narzucenia pewnych powinności wobec władcy. O tym Zaleski pisze wprost, że przez długi czas w średniowieczu górnicy, ludzie parający się wydobyciem, bo gwarek to nie górnik, gwarek to inwestor, sztychmistrz to nie sztygar, sztychmistrz to dyrektor handlowy, sztygar to dyrektor techniczny. Przez długi czas robotnicy pracujący na powierzchniach wydobywczych byli zwolnieni od służby wojskowej. To się zmienia w ordunku górnym, bo Georg der Fromme, nasz ulubiony bohater historyczny, próbuje za wszelką cenę przekonać górników przybywających do księstwa karniowskiego, do księstwa opolskiego i raciborskiego, żeby oni jednak w miarę potrzeby, kiedy zajdzie ten moment dziejowy, do wojska się udali. Nie wszyscy, ale żeby tam co czwarty czy co ósmy do tego wojska wstąpił i służył pod sztandarami księcia czy tam margrabiego. Oczywiście ludzie się przed tym bronili, a mieli argumenty, proszę Państwa, bo cóż to były bractwa górnicze i cóż to były te stowarzyszenia, które przybywały na Śląsk czy w inne jakieś rudonośne tereny, żeby tam pracować. Proszę Państwa, no to były dobrze zorganizowane gangi z silną hierarchią, której lokalny władca próbował narzucić swoją wolę za pomocą właśnie negocjowanych długopraw, czyli tych ordunków, które posiadały unikalną wiedzę dotyczącą wydobycia, pozyskiwania, płukania i wytapiania rudy, ołowiu, srebra, ale także złota. Oczywiście także dotyczyło to węgla, ale o węglu jest mało, dlatego że węgiel, proszę Państwa, jest, tak jak to już pisaliśmy, owiany tajemnicą. I o węglu kamiennym, jego wydobyciu się nie mówi, a być może nie mówi się dlatego, że był on po prostu łatwo dostępny i leżał na powierzchni ziemi. Ciekawe jest, proszę Państwa, to, że wolność górnicza jest odwrotnie proporcjonalna do głębokości szybu. To znaczy poszczególni robotnicy, sztygarze, sztychmistrze mają dużo do powiedzenia wtedy, kiedy pozyskuje się rudę z powierzchni albo z niewielkich szybów.
W miarę jak złóż powierzchniowych i płytko położonych ubywa i trzeba budować głębsze kunszta i schodzić niżej, trzeba wzywać urzędników, którzy będą pod ziemią rozgraniczać działki, co jest szalenie ważne, ponieważ te nadania górnicze przysługujące poszczególnym gwarkom, te inwestycje, były, proszę Państwa, na bardzo niewielkich powierzchniach, 24 na 24 metry, podstawowa miara, na bardzo niewielkich powierzchniach i no, były one obłożone rozmaitymi ograniczeniami. Jeżeli ktoś przez krótki okres czasu, na początku było to 3 dni, a potem chyba tydzień czy dwa, nie rozpoczął pracy na powierzchni, to tracił prawa do niej. A jeżeli niezbyt intensywnie te prace prowadził, to sąsiedni posiadacz powierzchni mógł się przebić do niego pod ziemią i eksploatować jego złoże. No więc należało, nie było to wszystko takie proste. Dlaczego takie obostrzenia istniały? Otóż dlatego, że po to się ściągało na swój teren górników, żeby oni podnieśli zyski. Prawda? Ściągnięcie bractw górniczych, ściągnięcie fachowców, to była inwestycja, która natychmiast pomnażała kasę panującego. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę Georg Hohenzollern, Georg de Fromme, nasz ulubiony bohater historyczny, oraz jego syn Jerzy Fryderyk, Georg Fryderyk. I na wielką skalę prowadzili eksploatację Górnego Śląska. Na wielką skalę. Złożoność problemów dotyczących relacji pomiędzy nimi, urzędnikami, usamodzielnianiem się poszczególnych grup, a także, jakby to powiedzieć, utratą samodzielności przez niektóre grupy uczestniczące w procederze wydobycia kopalin, no to jest fascynująca historia. Tak jak mówię, im głębiej w ziemię, tym mniejsze prawa i bardziej miał górnik i bardziej się uzależniał po pierwsze od urzędnika, po drugie od samego margrabiego albo od innego właściciela terenu. I teraz im głębiej w ziemię, tym więcej do powiedzenia miał urzędnik margrabiego, urzędnik bracki i ci wszyscy ludzie, którzy nadzorowali wydobycie. W początkowych ustaleniach pomiędzy władcą a górnikami było tak, że urzędnicy nadzorujący produkcję, płukanie rudy, jakość tej rudy nie mogli być gwarkami, czyli nie mogli inwestować, bo wtedy no to tak naprawdę kontrola nad złożem przechodziła w ich ręce, tak? A zarówno ludzie, którzy pracowali, tworzyła się kasta kapitalistów, zarówno ludzie, którzy pracowali na powierzchni, jak i sam margrabia, byli od nich uzależnieni, ponieważ oni byli pośrednikiem pomiędzy know-how, czyli majstrem, a głównym nakładcą, czyli dzierżawcą powierzchni, właścicielem całego księstwa. To się szybko zmieniło, proszę Państwa, właśnie na niekorzyść zarówno górników, jak i samego margrabiego. Ponieważ urzędnicy bardzo szybko zaczęli zyskiwać przewagę i lekceważyć przepisy ordunkowe i po prostu stawali się właścicielami działek. Nie dość, że kontrolowali te działki, to jeszcze byli inwestorami i mogli po prostu wypuszczać na rynek własną rudę, a blokować wypuszczenie na rynek rudy od konkurencji, prawda? No więc to było dość oczywiste. No, ta sytuacja, której Zaleski nie nazywa patologiczną, ale która w istocie jest sytuacją patologiczną, ale chyba no, w tym kierunku to zmierza, że cała ewolucja to jest dążenie do patologii, jeżeli w ogóle istnieje coś takiego jak ewolucja. Dążenie do coraz większej patologii i kumulowaniu władzy w rękach pośredników. Urzędnicy obieralni i urzędnicy margrabiego stworzyli, proszę Państwa, no, konsorcjum, które w zasadzie rządziło pokładami ród. To wymaga jakiejś oceny surowej. W tej książce tej oceny nie ma, bo ona no, za duży okres czasu obejmuje i mnóstwo tutaj kwestii jest poruszonych, ale jest to zasygnalizowane. Pięknie opisany jest spór margrabiego z cesarzem, ponieważ cesarz, który próbował odzyskać prawa do Górnego Śląska, cesarz Ferdynand, no miał spory kłopot, bo syn Georga de Fromme, Jerzego Pobożnego, uzurpował sobie prawa do tego terenu, jak pamiętamy z drugiego tomu baśni, a także z całej historii upadku Węgier. Oni weszli w posiadanie księstwa opolskiego w sposób, no, dający pole do interpretacji, tak to ujmę, tak? I cesarz tę interpretację przedsięwziął, bynajmniej nie z dobrym skutkiem,
ponieważ sytuacja wewnętrzna na Śląsku, lokalne układy były tak silne, że po prostu margrabia mógł nie wypuszczać śląskiego srebra do skarbca cesarskiego, tylko bić własną monetę. Cesarz nakazał, żeby wozić to srebro do Wrocławia, do tamtejszej mennicy. Jerzy Fryderyk oczywiście zlekceważył ten nakaz. A dlaczego zlekceważył? No bo być może miał jakieś inne priorytety. Oczywiście, że miał, proszę Państwa, i to są jasne sprawy, nakładcami na, czyli gwarkami śląskimi, za czasów Georga der Fromme, jego syna, byli panowie polscy i kupcy z Krakowa, także Żydzi. Czyli była konkurencja ostra na Górnym Śląsku pomiędzy Wrocławiem, cesarskim miastem, a Krakowem, miastem królewskim. Pośrednikiem w tym wszystkim była rodzina Hohenzollern, która oczywiście wygrywała bardzo dużo, no bo decydowała o tym, gdzie popłynie srebro. Jerzy Fryderyk, jeżeli popatrzymy na lata jego panowania, tak, czyli to są lata 60. i 70., konsekwentnie stoi po stronie korony polskiej, ale to jest oczywiście nie z sympatii, proszę Państwa, i miłości do Krakowa i rezydującego tam władcy, ale ponieważ liczy na jakieś korzyści, myślę, że dość subtelne, i przesyła po prostu gotówkę na różne potrzeby. Pożycza, prawda? Pożycza, bynajmniej nie bez procentu, królom Polski. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że margrabia Karniowski pożyczył pieniądze Stefanowi Batoremu na wojny moskiewskie, albo też na koronację, różnie to mówią. Więc położenie między dworem cesarskim, między cesarzem a Rzeczpospolitą powoduje, że Górny Śląsk zyskuje. Sytuacja jest jednak złożona i tak mocno skomplikowana, że tak jak mówię, trzeba zająć się studiowaniem tej książki, bo wszystkie zagadnienia dotyczące relacji gospodarczych i politycznych na Górnym Śląsku w XVI i XVII wieku no nie dają się uchwycić od razu, a ich subtelność jest głęboka. Nie jest to książka łatwa, proszę Państwa, i nie poprzestaniemy na jednej pogadance. Będziemy omawiać jej poszczególne części, poszczególne rozdziały i mam nadzieję, że z tego tytułu przybędzie nam trochę w głowie i zmieni się nasze spojrzenie na historię nie tylko samego Śląska, ale też regionu i naszego kraju. Oczywiście Wojciech Zaleski, który jest historykiem, ideologiem narodowym, ekonomistą, podkreśla przez cały czas wpływy polskie i rolę wpływów polskich na Śląsku. To musicie Państwo przeczytać. Rola wpływów polskich na Śląsku jest przez cały czas tutaj podkreślana, wymieniana, wymienieni są z nazwiska inwestorzy, śląscy, Polacy, którzy inwestowali w te kopalnie. A nie wiem, czy Państwo wiecie, znany humanista z Krakowa, Jost Ludwik Decius, zajmował się na Śląsku budowaniem odwadniarek. Bo każdy szyb musiał mieć swoją odwadniarkę. Jak ktoś wydzierżawił prawo do odwadniarki, a przez 3 dni nie rozpoczął pracy przy odwadniarce, tracił to prawo. Bardzo ostre były te przepisy dotyczące robót górniczych, bo też i margrabiemu zależało na tym, żeby pieniędzy przybywało, no bo on tym pieniędzmi obracał. Robił poważne interesy. Też ciekawe jakie, bo tym się zdaje się nikt nie zajmuje. Jakież to interesy poważne prowadził margrabia Karniowski, syn Jerzego Pobożnego. Więc rola Polski na Śląsku jest tu uwypuklona i dobrze jest poznać tę rolę, bo ona jest cały czas czynna. To nie jest tak, że Śląsk był od Polski odcięty, a tam wszędzie byli Niemcy. W Tarnowskich Górach, proszę Państwa, oczywiście Georg der Fromme, nasz ulubiony bohater historyczny, zadekretował, zażądał, żeby w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór była przewaga Niemców, ale wszyscy ci Niemcy musieli znać język polski i mówić po czesku. Do tego było 4 ławników Polaków, 4 ławników Czechów, więc sytuacja nie była tragiczna. No nie było innego wyjścia, dlatego że górnicy przybywali i z Olkusza, górnicy przybywali z Czech, przybywali z Niemiec, przybywali z dalszych regionów, tak, też głównie z Niemiec zachodnich, ale obecność Czechów i Polaków jest wyraźna i duża.
Szczególnie ciekawe są tu te wątki dotyczące inwestycji. Albrecht Hohenzollern, brat Georga, był gwarkiem na Śląsku, dzierżawił powierzchnię. Jak, proszę Państwa, bogate musiały być te złoża, że wydzierżawienie części udziałów gwarantowało stały przypływ gotówki. Ludzie byli ciągle przy pieniądzach, mogli realizować jakieś swoje cele polityczne na różnych poziomach, prawda, niekoniecznie bardzo wysokich, ale też skuteczne. Także serdecznie Państwu tę książkę polecam. Będziemy o niej jeszcze rozmawiać. To jest nasza pierwsza pogadanka o górnictwie, o dziejach górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku Jerzego Zaleskiego. Zachęcam. Oczywiście jeszcze okładka, która jest, tak jak to lubimy, okładką narracyjną i przedstawia XVIII-wieczną rzeczywistość na Śląsku, już prawdopodobnie zapanowania Fryderyka Wielkiego, czyli po oderwaniu Śląska od Austrii, przyłączeniu go do Prus. I pierwsze tutaj maszyny zapewne na licencji brytyjskiej w tle pracują, a z przodu mamy sztygara bądź też sztychmistrza nadzorującego tę robotę w takim widowiskowym bardzo, bardzo trikornie. Autorem oczywiście jest Tomasz Bereźnicki, autorem tej okładki. Z tyłu to wygląda tak, nasze fajne logo, Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.